Elo, 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 cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kondi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o Majorze, o Pikemie i o półfinałach, które aktualnie trwają. Jak widzicie, przed chwilą FaZe Clan wygrało na Vitality i dzięki temu no, meldują się już w finałach. A w finałach spotkają się albo z Navi, albo z G2. Według mnie, ja bym wolał, żeby było to G2, a jak będzie, no to się oczywiście zobaczy, bo Navi naprawdę jest mocne, pokazali to wygrywając na kogo? Na kogo nie wygrali? Czekajcie, na Eternal Fire wygrali, no. Więc tak to właśnie wygląda te całe playoffsy. Wrzucając odcinek, obstawiałem totalnie inaczej, bo tylko Vitality mi weszło. Spirit przegrało, a myślałem, że wygrają, prawie by wygrali. Eternal też przegrało i Mouse też przegrało jakimś cudem. No i przez to niestety, moi drodzy, no będzie chyba srebrny żeton niestety. Ale no naprawdę, ja nie rozumiem tego, jak takie coś mogło się stać. Dla mnie totalna porażka. I w sumie mogłem tak trochę bardziej pomyśleć na ze względu na to, że no jest jednak ten tłum, jest crowd i to też dodaje bardzo dużo, szczególnie taki face to bardzo niesie i mogłem to uwzględnić nagrywając mój odcinek, no ale niestety, moi drodzy, co zrobić? Wydaje mi się, że też większość osób będzie miało srebrne żetony, bo jednak mi brakuje tylko jedno dobrze, żebym miał ten złoty, ale no niestety już się nie uda, bo postawiłem tylko Vitality, a gdybym obstawił jedną z tych trzech, to już bym miał, ale no niestety, kurde, głupie Natus, w ogóle ten Eternal Fire, mogłem jednak obstawić Natus Vincere, bo jednak tam ten Wonderful naprawdę nieźle ciśnie i no trochę zrąbałem. Dajcie znać w komentarzach, jak wam ten pikem siedzi, czy macie złoty, czy jakimś cudem macie już diamentowy, bo jestem mega ciekawy. Już w ogóle w tamtym CS-ie GO to już złoty miałem w Paryżu, gdzie myślałem, gdzie pierwszy raz robiłem ten pikem i myślałem, że będę miał jakiś mega cienki, a jednak tam będę miał lepszy niż tutaj. Masakra. Chciałbym usunąć ten złoty, to znaczy ten srebrny żeton, ale no niestety się nie da. Okej. Okay. Taka kolejna ciekawa rzecz to jest to, że Stevie2K przechodzi do Legacy, bo z Legacy odszedł oczywiście Coldzera, Gamer Legion daje na ławkę, znaczy przesuwa na ławkę Keoza, okej, okay, spoko, był słaby, ale na tym Majorze trochę pokazał, ale okej. Okay. Dani jest tu przed jakiejś innej drużyny, Dupri przeszedł do Falcons, no i tutaj chyba Sin do Matey. I tak to wygląda, moi drodzy, zaraz wam pokażę, jak to w CS-ie jest. Jeszcze chciałem wam tutaj pokazać kilka innych ciekawych rzeczy, na przykład, czekajcie, bo to się nie zaktualizowało, co nie? To mi się przynajmniej wydaje. O, i macie, że tutaj, no wiecie jak to jest, FaZe wygrało na Vitality. No jest to dosyć ciekawe, bo Vitality nieźle zgniotło ich na Vertigo właśnie, a na Inferno, no FaZe w ogóle nie grało Inferno. Bardzo mało grali. Ostatni raz w Katowicach grali, gdzie to było chyba z 2 miesiące temu, a tu już takie coś pokazali. Ciekawe. I ciekawa kolejna rzecz to jest to, że widzieliście co się stało? Że gościu wszedł normalnie na ten i chciał zarąbać ten cały puchar? To w ogóle masakra. Co tam się wydarzyło? I czemu, jakim cudem ktokolwiek do tego dopuścił, że gościu, no wydaje mi się, że przypadkowe nie jest to, że gościu jest czarnoskóry, ale no o tym nie będę tutaj jakoś tam dokładniej mówił, bo po prostu nie ma sensu, ale no naprawdę, już wam gdzieś pokażę, jak ten cały filmik wygląda z tego, czy gdzieś się znajdzie, bo jeśli nie, tu jest tak. Okej, chyba będę musiał tu znaleźć. Dobra, bo tu mam też jeden. O, tutaj, patrzcie na to. Wchodzi tutaj gościu, tu. I on coś tam krzyczał, fuck you. I tutaj go już łapią i zaraz się wywali na ten. I ludzie się śmieją, że te całe trofi, które Pasza tutaj przynosił, one jest zrobione z klocków Lego. Kumacie to, moi drodzy? Kumacie? Takie jajca. Coś mega dziwnego dla mnie, że Ten trofi nie jest takie jakieś mega brzydkie, wydaje mi się, że w Paryżu było brzydsze i że to nie jest jakieś mega takie ble, ale no widzicie w ogóle co tu się dzieje.
Jestem ciekawy, czy oni to skleją na kropelkę, czy co z tym zrobią. Może to już było sklejone na kropelkę. No ciekawe, ciekawe. Najlepsze statystyki, no Sphinx, tu Zaju, tu jest Frozen. Frozen się zwraca, widać. Rain, Karigan. Fajnie to Face gra, mimo tam kilku potknięć. W ogóle tak zauważyłem, że Face ma takie swoje... swoje takie nawyki, że lubią na początku turnieju ogólnie tak przegrywać i dostawać w ciry. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale to też jest ciekawe, tak swoją drogą. Pasza wnosił tutaj właśnie ten puchar. To nie wiem, co to jest. Coś tu jeszcze ciekawego. No szkoda, szkoda, że tak to wyszło. W ogóle, że ten Eternal Fire tak przegrało. Jest mi mega przykro, moi drodzy. Już wam pokazuję, jak to w CS-ie wygląda. No moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już w CS-ie, wchodzimy sobie w pikę. No niestety, widzicie to? Widzicie to? Ukończ jeszcze jeden, by ulepszyć żeton i trzymać monetę pamiątek. Dwóch zwycięzców meczów ćwierćfinałowych. Jeden tylko, kurde, jeden! Gdybym tylko, no nie rozumiem tego, czemu takie coś się stało. Moi znajomi, tak to wygląda. Większość srebrne pikemy. Srebrne. I czemu tak wyszło? Zwycięzcy meczu finałowego, no... No nic mi nie da finałowe, bo już ci odpadli, kurde, i miałem też inne obstawienie, widzicie, wszystko poszło. No czemu tak to jest? Czemu nie można jeszcze jednego dostać? Czemu tak to wygląda? Czemu nie jest za, na przykład, za wytypowanie tego wszystkiego i też jeden jakiś punkcik? No nie rozumiem, jest mi mega przykro, że tutaj zdobyłem 7, a tutaj no nie udało mi się, bo mi zabrakło. Jednego mi tu, nie, tak? Tak, jednego mi tu zabrakło, kurde. No jest to mega słabe, że tak to wyszło właśnie i pokraczny dla mnie. Nie wiem, czemu tak to jest. Jest mi przykro po prostu. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u was wygląda to. Czy u was lepiej wygląda ten pikem. Dobra, teraz sobie już chyba wyjdziemy. Chyba, że coś tu jest ciekawego. Tu są te naklejki. Nie jest coś tu jeszcze? Chyba nie ma. No i ogólnie o godzinie 20, czyli już się powinno, o 21 jest jednak to spotkanie, tak? 20:50, czyli za chwilę będą grali. Wydaje mi się, że no szczerze chciałbym bardzo, żeby te G2 wygrało. Czy tak się stanie? Nie wiem. Chciałbym bardzo. Więc będzie pewnie finał G2 przeciwko FaZe Clan i no zobaczymy, jak to będzie. Oby tak to wyglądało. Ja, moi drodzy, no w tym odcinku dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę i suba. Wbijajcie na stronę kicksand.pl. Mega ładne buty w dobrych cenach. I tak to wygląda, więc wbijajcie, kupujcie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, moi drodzy. Życzę wam miłej nocy i do następnych odcinków. Więc do następnego i miau. Elo!